nie chce zejść. 3 edycje temu udało nam się wejść na pierwsze miejsce. Wydawało się, że będzie trudno utrzymać, a jednak po raz 3 udało nam się zachować pierwsze miejsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z tego. Myślę, że sukces jest, że postawiliśmy od razu na strategię, że włączamy w sport jak największą rzeszę studentów i włączamy ich w sport w różne dyscypliny. Więc generalnie takie powszechne zachęcenie okazało się skuteczne, bo teraz ten mechanizm działa automatycznie. Ci studenci coraz chętniej wciągają inne osoby. No i generalnie, mimo że jesteśmy małą uczelnią, to okazuje się, że mamy dostateczną liczbę sportowców, żeby obsadzić wszystkie dyscypliny. Moim zdaniem to prawie 99,9% to są studenci, którzy tylko przy okazji bawią się sportem. No i jeszcze raz powiem, jestem z nich dumny. Bardzo się cieszę, że im się chce to robić. I cieszę się też, że ekipa, którą mam, właściwie potrafi w nich to wzbudzić i to jest niesamowicie cenne.